Witajcie, 78 odcinek Niskiego Pressingu, Maciek Matwiej. Paweł Jantura. Słuchajcie, trwa dyskusja, czy mieć Legnica w końcu będzie miała porządnego bramkarza, bo to problem już od kilku lat. My z Maćkiem zgodnie uznaliśmy, że ten problem, o tym problemie trzeba mówić w czasie przeszłym, ponieważ mieć Legnica ma dobrego bramkarza i właśnie ten dobry bramkarz jest dzisiaj naszym gościem, Mateusz Hewelt. Witamy Cię na pokładzie Niskiego Pressingu i dzięki za przyjęcie zaproszenia. Witam, nie ma problemu. Cześć Mateusz, tytułem wstępu, tytułem jakby rzetelności naszego programu przedstawiamy zawsze naszego gościa i również od tego rozpoczynamy. Mateusz Hewelt, wychowanek Arki Gdynia, szanowni Państwo. Pierwsze takie poważne kroki stawiał w szkółce, bardzo prestiżowej szkółce irlandzkiej Stella Maris FC. Piłkarz drużyn juniorskich oraz rezerw Evertonu FC. I od czerwca 2019 roku bramkarz Miedzi Legnica. Witamy jeszcze raz. Mhm. I pierwsze pytanie, Mateusz, powiedz nam, jak to się stało, że trafiłeś do Miedzi Legnica? Nie było pomysłu na karierę na Wyspach Brytyjskich z punktu widzenia takiego młodego człowieka, który już posmakował tych szatni, tych boisk. I wychował się. I wychował się. Wydawałoby się, że będziesz się tam ukierunkowywał w rozwoju. No, starałem się, można powiedzieć, że szukałem coś tam, żeby coś pograć, ale ciężko. Tam trzeba jakieś doświadczenie właśnie najpierw zdobyć. Próbowałem parę razy, jak byłem w Evertonie, wyjść na wypożyczenia. Ale tam raz mnie kontuzja zatrzymała, raz coś tam innego, trzymali mnie w tym U23 trochę. No jak tak już skończył mi się kontrakt w Evertonie, to miałem już 21-22 lata. I no już w takim wieku bez żadnego takiego doświadczenia ciężko było w Anglii. Tam jednak stawiają na doświadczonych, takich ogranych, tym bardziej w tych niższych ligach, nie, w Anglii. No i tu dostałem propozycję jakby na granie, nie, więc no musiałem przyjechać, się ograć. Zaraz po tym pierwszym sezonie w Miedzi, Paweł, porozmawiamy. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tej akademii, to co powiedziałem wcześniej, prestiżowej, bardzo, bardzo takiej modnej wręcz w niektórych kręgach irlandzkiej piłki, bo to jest akademia w Dublinie, Stella Maris, przypomnę jeszcze raz tę nazwę. Stella Maris, która wychowała ponad 20 reprezentantów Irlandii. Możesz coś opowiedzieć o szkoleniu i skąd ten fenomen tej prestiżowej szkółki? No wydaje mi się, że jak mówisz, w Dublinie, czyli no w największym mieście w Irlandii. W samym mieście to było, w samym centrum, gdzie właśnie dużo takich chłopaków było, można powiedzieć, właśnie twardych, zawziętych takich. No i wydaje mi się, że z tego powodu też dużo reprezentantów z tego wyszło. No i też wiadomo, że tam fajne mieliśmy boiska, to wszystko, trenerzy byli fajni. No i jakoś musiało to wychodzić im dobrze. Mhm. Mateusz, a ty masz obywatelstwo irlandzkie, prawda? Tak, no mam paszport. Gdyby tak przyszło do klubu powołanie, to zastanawiałbyś się nad występami w reprezentacji Eire, czy raczej ten temat jest zamknięty dla Ciebie? Nie no, jakby Polska się nie zgłaszała, to nie widzę czemu nie, nie? Rozumiem, że chciałeś pójść drogą Kuszczaka, czy nawet Wojtka Szczęsnego, którzy właśnie nie łapali się w większych klubach i obrali taką drogę wypożyczeń do klubów Championship, czy też League One. Tobie to nie wyszło. Dlaczego? To dlatego, że Everton Cię blokował, nie chciał Cię wypożyczyć, czy tam jakieś inne względy zadecydowały? Tak, no dużo było właśnie, że Everton mi nie pozwalał, że byłem właśnie tam numerem 3 albo coś takiego w pierwszym składzie. Nie chcieli mnie puścić. Też w jednym sezonie, pamiętam, właśnie dostałem kontuzji stawu skokowego. To też było przed tym, jak miałem iść na wypożyczenie. Jedno okienko, pamiętam, było jak robiliśmy mistrza właśnie w tym U23 Premier League 2. Mhm. To też nie chcieli mnie puścić, bo no dobrze nam szło i chcieli jakby wygrać tą ligę, nie? I tak no, dosyć dużo było takiego blokowania, można powiedzieć. Jakie to uczucie być młodym piłkarzem ze szkółki, akurat o której tutaj Maciek wspomniał, ale jakie to uczucie być piłkarzem, którego decyduje, którego chce trener Roberto Martinez, no bo to obecny selekcjoner reprezentacji Belgii, znamienity hiszpański szkoleniowiec, wówczas był trenerem Evertonu, o ile dobrze pamiętam, gdy zapadła decyzja o tym, żeby cię ściągnąć na bramkarza numer 3. No to nie było też tak od razu, że byłem bramkarzem numer 3. Trzeba było, tam, chciałeś się przebić trochę, tak? No, to na początku tam do akademii, U18, różne takie drużyny, no tam trzeba było trochę pograć. Też z bramkarzami jest fajnie tak, że łatwiej jest jakby trenować z pierwszą drużyną, nie? Bo zawsze tam bramkarze biorą na jakieś strzały albo coś. No i tak po jakiejś chwili no, musiałem się jakoś w dosyć dobrej formie pokazać.
No i tak po szczeblu się dostałem wyżej jako trójka. Wspomniałeś o dużym sukcesie, jakim było zwycięstwo w Premier League 2 w tej U23 w barwach Evertonu, ale to było w sezonie 2016-2017. W tymże sezonie aż siedmiokrotnie byłeś w kadrze meczowej, 6 razy w lidze, raz w Pucharze Anglii. Siedziałeś jako drugi bramkarz na ławce Evertonu. A trenerem Evertonu wówczas był Ronald Koeman, obecny trener Barcelony. Jak wspominasz współpracę z tym szkoleniowcem, jakieś kontakty z taką osobą? Na pewno taki bardzo twardy trener, nie? Jakoś nie rozmawiał dużo właśnie z młodymi albo nic takiego. Był taki naprawdę twardy, miał jakieś swoje zasady takie, których się bardzo trzymał. No taka holenderska szkółka, nie? Widać, że tak... Chyba widać, że twardy, bo nie bał się Suareza wyrzucić z Barcelony. No, tak, żeby, dokładnie. No. Nawet widać, po wyglądzie widać, że ten, że twardy tak, chłop. Tak. No. Powiedz, Mateusz, czy tak z perspektywy czasu była szansa na zaistnienie w samym Evertonie, przypomnę, z kim rywalizowałeś w tym sezonie. W sezonie, o którym wspominamy, to Martin Stekelenburg, ówczesny bramkarz reprezentacji Holandii, dwójka, Jole Robles dzisiaj, goalkeeper Betisu Sevilla. Potem doszła ci, no powiedzmy to, bardzo poważna konkurencja w postaci Jordana Pickforda, absolutna jedynka w reprezentacji Anglii. Dało się coś więcej z tego wycisnąć, z tego Evertonu? W tym kontekście? Ciężko, wydaje mi się, że w tamtej chwili było. Gdybym miał jakąś szansę właśnie wyjść na wypożyczenie, jakoś się pokazać, zdobyć takie doświadczenie, zostać może tam trochę dłużej, to nigdy nie wiadomo, no ale ciężko powiedzieć. Nie? No, przeglądaliśmy też listę twoich kolegów z ówczesnego sezonu, to taka szatnia naprawdę całkiem nieźle. Adamola Lukman, Idrissa Gueye, dzisiaj gwiazda Paris Saint-Germain, Fili Jagielka, zresztą fani brytyjskiego futbolu doskonale znają tego piłkarza, Kevin Mirala z reprezentacji Belgii. No i przede wszystkim tutaj ukłon w stronę Maćka, wielkiego fana Serie A, Romelu Lukaku. Jak tam z tym Romelu Lukaku na treningach to wyglądało? Chyba ciężko. Trochę ci współczujemy, że musiałeś odbijać jego strzały. No, mocno strzelał, mocno. No mnie właśnie brało na takie treningi po treningu strzeleckie. Zostawałeś po treningu? No, zostawałem. No i strzelał, nie? Czasami, no nie wiem, 20 minut strzelał, mi było zimno, zmęczony już po całym treningu, a on to tylko stał i strzelał, nie? A ja musiałem się rzucać tu w tą... No, dla mnie dobry trening, więc... No na pewno fajnie się wspomina, nie? Takie czasy trenowania. Ponoć prywatnie bardzo fajny facet. Tak, no pamiętam, że umiał bardzo dużo języków, że gadał, nie wiem, na pewno po angielsku, on z Belgii też... Bodajże 7 albo 8 językami. Tak, no, że rozmawiał z wszystkimi w szatni. Też pamiętam, że zawsze jak mieliśmy powiedzmy zbiórkę, nie wiem, 17:30, to zawsze przychodził 17:29 i tam jak był zegar, to 30 sekund, coś takiego, nie? Bardzo zbliżone czasy, więc taki bardzo wyluzowany gość. Mateusz, wracamy do 2019 roku. Podpisując kontrakt z Miedzią, wiedziałeś, że Łukasz Załuska będzie numerem 1? Jest trenerem i on przyjdzie jako ten, który będzie jedynką? Nie. Nie, no ja byłem przed Łukaszem, nie? Tutaj. Ja podpisałem przed Łukaszem. Tak, to byłeś chyba wcześniej. Tak, no. Ja byłem przed Łukaszem. Więc jak podpisywałem, to byłem tak naprawdę jedynym bramkarzem, który tu był. No ale właśnie, bo mówiłeś wcześniej, że no, spodziewałeś się, że będziesz grał, tak? Nie, nie czułeś tego rozczarowania, że jednak ten sezon musiałeś przesiąść w Polsce? Pewnie, że tak, no. No co, przyszedł Łukasz, zaczął sezon, no ale no co, musiałem pracować dalej, jakby pokazywać, że ja chcę grać. No i wydaje mi się, że przepracowałem ten zeszły sezon. Nie dostałem jakiejś większej szansy w zeszłym sezonie, jeden żeby zagrać. Sobie, w pucharze. No, w pucharze. Później na koniec tutaj w lidze zagrałem jeden mecz. I jeden mecz w lidze. No ale pracowałem, no i wydaje mi się, że napracowałem się na to, żeby dostać tą szansę w tym sezonie, żeby... Powiedz mi, od takiego bardzo doświadczonego bramkarza jak popularny Załucha można było się coś nauczyć? Tak, no pewne, że tak. No, podpowiadał nam na treningach, jak niektóre rzeczy robić, jak nie, wiadomo. No i bardzo taki charakter, nie? Duży w szatni. Zawsze wszyscy wiedzieli, że to Łukasz Załuska, wiadomo w jakich klubach bronił. No taka duża postać, nie? Jakby w drużynie, co na pewno. No.
ciężko pracowałeś przez ubiegły sezon, jeżeli tam chodzi o minuty, no to go straciłeś, ale tak dzisiaj jak tak siedzimy po tym starcie rozgrywek, jesteś jedynką teraz w Miedzi i po tym jak oceniasz te swoje występy, o tym może na pewno za chwileczkę jeszcze porozmawiamy, to chyba warto było jeszcze ten rok zacisnąć zęby i poczekać. Tak, no pewnie. No na pewno to rok taki, w którym za dużo może nie zrobiłem, jeżeli chodzi o granie meczy i wszystko, ale no jakoś w treningach to wszystko się ulepszyłem na to, żeby być gotowy teraz na ten sezon. Czy taki wiek, bo masz 24 lata, popraw mnie, jeżeli się mylę, 24 lata, tak, czyli tak można powiedzieć, że wiek 24 lat, wejście w taką seniorską piłkę, to jest... No. Ostatni gwizdek, troszkę za późno, mogłoby być lepiej, czy nie? Bo bramkarz to taka specyficzna pozycja, że masz czas. Jak ty to oceniasz? Na pewno mogłoby być lepiej, mogłem zacząć szybciej, ale no dobrze, że teraz, nie? Coś... To jest 10 lat grania na wysokim poziomie przed tobą. No właśnie, nawet więcej może być, 16, nie? Ale no co, nadszedł czas teraz, więc no muszę się starać, żeby... Jakby grać jak najlepiej teraz, no i zobaczymy. No. Mateusz, my widzimy ogromny potencjał z Pawłem i podkreślamy to w twojej osobie i w twoim talencie. Ale powiedz mi, czy ty jesteś zadowolony z tego początku, z tych 5 meczów ligowych i z tego jednego Pucharu Polski? Bo przypomnijmy, 7 straconych goli w lidze, 4 w Pucharze Polski, tak? Czyli mamy 11 bramek straconych, w tym tylko jeden mecz na 0 z tyłu. To jest bardzo ważne dla bramkarza. Jak ty to oceniasz tak naprawdę i czy jesteś, powtórzę pytanie, czy jesteś z siebie zadowolony z swojej postawy? Czy można tak rozpatrywać właśnie twoją ocenę poprzez pryzmat straconych bramek? Czy to jest krzywdzące? Czy tak uzupełnię pytanie? Nie, no na pewno na 100% może nie jestem zadowolony, nigdy nie będę na 100% zadowolony. Brzmi to na bardzo dużo bramek, 11 bramek. Ten pierwszy mecz na pewno był ciężkim meczem z Radomiakiem. Wydaje mi się, że wszyscy nie byliśmy jeszcze tak... gotowi, żeby zagrać ten mecz. No wiadomo, było parę sytuacji, co mogłem ja się lepiej zachować, na pewno. Ale też wydaje mi się, że nie było aż tak źle, tym bardziej, że w zeszłym sezonie nic nie grałem. Dużo czasu miałem bez meczy, więc no troszkę to zajmie, żebym złapał taki meczowy rytm, jakby, nie? Żeby złapać te wszystkie dystanse na boisku i to wszystko, więc... No mecz z Radomiakiem pozostawiamy jako taki, powiedzmy, sparring, tak? Pre-sezon. A ten mecz z Arką, powiedz nam, Mateusz, czy no, jedna bramka chyba jednak twoje konto tutaj obciąża, tak? Zgadzasz się z nami? No, pewnie. Na pewno, no. Tak bywa niestety w pozycji bramkarza, że no akurat nie wiem, o której bramce mówicie, ale na przykład przy czwartej pewnie, że mogłem wyjść do wrzutki. Byłem trochę źle ustawiony na początku, co mi utrudniło przesunięcie się i złapanie tej piłki. No i... Czy ty analizujesz później te mecze, czy wymazujesz i przechodzisz do treningów i koncentrujesz się na tym, co dopiero przed tobą? Pewnie, że analizuję. Wszyscy analizujemy razem z trenerami. Ja sam też na pewno po meczu Arki nie byłem jakoś zadowolony. Chociaż wydaje mi się, że nikt nie był, bo sam wynik mówił, że to nie był dla nas dobry mecz. No analizuję, muszę analizować, żeby takie rzeczy, powiedzmy, się już nie stały, nie? Żeby unikać takich błędów. Czy problemem jest też to, no bo tak oglądając ostatni mecz tutaj na stadionie imienia Orła Białego, to widać, że są problemy z ustawieniem, stałe fragmenty gry, pierwsza stracona bramka, potem druga była blisko. Czy to jest tak też brak takiej też dobrej komunikacji między tobą a kolegami z obrony, tym bardziej, że ta linia defensywna, jeżeli chodzi o personalia, no zmienia się. Czy to też jeszcze jest też kwestia czasu i to jest ten problem ten komunikacyjny i stabilizacji składu i zrozumienia się? Nie, wydaje mi się, że nie, że... Akurat ten mecz z Koroną, tak, Korona miała dużo sytuacji ze stałych fragmentów gry, no ale przedtem w żadnym meczu nie mieliśmy problemu z tym, więc nie wiem, czy po prostu może Korona coś inaczej zrobiła, co nas zaskoczyło. I no, nie mogliśmy sobie z tym poradzić w tym meczu, ale nie wydaje mi się, że to brak komunikacji. Po prostu no, inaczej wykonywali rzuty wolne, rożne. No ale jak mówię, nie mieliśmy z tym problemów w innych meczach, więc
Wydaje mi się, że to nie jest przez to. W sobotę, najbliższą sobotę, bo zakładam, że odpalicie ten odcinek przed sobotnimi derbami z Srebrem Głogów, a więc derby. Ja wiem, że większość derbami bardziej żyją kibice. Większość zawodników szatni może do tego inaczej podchodzi. O to cię chciałem powiedzieć. Czy wy też czujecie też tą atmosferę derbów? Czy czujecie te oczekiwania kibiców? Zdajecie sobie sprawę z tego, jak to ważny mecz w Legnicy jest? No na pewno, nie? Tutaj jakby Arka Gdynia z Lechem Gdańską. Nie. No na pewno dużą częścią tego, dlaczego gramy i po to chcemy wygrywać mecze, żeby zadowolić też kibiców w jakiś sposób. No i na pewno takie derby na przykład chcemy wygrać właśnie, żeby kibice byli zadowoleni. Tak jak my oczywiście, to też są następne 3 punkty do zdobycia w lidze. Wszyscy, żeby byli zadowoleni. No. A to już nie obawiasz się, jak patrzysz w tabelę pierwszej ligi, że trochę te szczyty, ta czołówka odjeżdża? No, na to wygląda w tej chwili, nie? ŁKS z Arką jak na razie wszystko wygrywają. Też Górnik Łęczna, niespodziewanie, ale no nie wiem, dużo jest drużyn na pewno złożonych takich, że dużo zawodników jest powymienianych, więc wydaje mi się, że jeszcze wszystko może się zmienić, tym bardziej w naszej lidze, gdzie naprawdę wszystko w tydzień może się zdarzyć. No i to dopiero 5. kolejka, także tak, kupę. Myślimy, że tak. Mateusz, chciałbym cię podpytać o polskich bramkarzy, bo okazuje się, że jesteśmy taką krainą naprawdę bardzo... Bramkarzami stojącą. Wojtek Szczęsny, Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Bartek Drągowski, którego jestem wielkim, wielkim fanem, ale również i Radek Majecki. Który z tych 5 jest... Jak obserwujesz go, to który jest ci najbliższy? A może to inny? To zaraz go podpytam. Nie, Szczęsny. Wydaje mi się, że Szczęsny. Wojtek Szczęsny. Jednak? Albo Artur Boruc. Nie wiem, czy wymieniłeś. No, nie wymieniłem, faktycznie. Dlatego... No, bije się w pierś. No. Ale jak miałbyś taką jedynkę swoją dać? Szczęsny chyba. Szczęsny? To jednak Szczęsny. Manuel Neuer czy Gigi Buffon? Neuer. Neuer? Mhm. Chociaż... No i ciężko. No, ciężkie pytanie. Dobra, ja was pogodzę. Ter Stegen. No, ale nie. Ciężkie pytanie. Iker Casillas dla mnie. O, widzisz, wybrnąłeś. No to, tak, no tośmy ustalili. Słuchajcie, kochani, będziemy powoli kończyć. A ja jeszcze, bośmy zapomnieli o jednej ważnej rzeczy dodać, bo sam Mateusz wywołałeś temat meczu z Koroną. W głosowaniu kibiców Miedzi na Facebooku zostałeś wybrany, nie wiem czy wiesz, najlepszym zawodnikiem naszej drużyny w spotkaniu z Koroną Kielce, także jakby to tylko gratulujemy. To tylko potwierdzenie naszych słów o to, że obsadę bramki nie musimy się martwić i generalnie to nie jest akurat problem. Tak jest. Na pewno trener Jacek Skrobacz ma poważniejsze tematy do rozwiązania, jeżeli chodzi o linię defensywy. Mateusz, trzymamy kciuki za mecz derbowy. W momencie, gdy nagrywamy odcinek, jeszcze przed nami mecz z Radomiakiem, ale to tam zależy, kto kiedy odpali ten odcinek. Liczymy, że w końcu będziemy w dobrych humorach po wizycie Miedzi w Radomiu, a my już żyjemy wszyscy derbami, trzymamy kciuki. Mateusz, życzymy dużo zdrowia, spokoju w tej linii przed twoją bramką. I powodzenia w derbach. I powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, kochani, do usłyszenia.